Piłka nożna w swojej historii zna bardzo wiele zmarnowanych talentów, które przez różne przyczyny nie osiągnęły tego, czego się po nich spodziewano. Jednym z nich jest zawodnik, który będzie bohaterem dzisiejszego odcinka. Chciałbym się skupić na pewnym etapie jego kariery, która została storpedowana przez zbyt długi język. Wtedy klub, w którym grał, mógł być jego tak zwanym game changerem. Przed wami piłkarz, który świętował rok bez gry. Zapraszam do oglądania. Piłkarzem, o którym mowa, jest Atem Ben Arfa. Urodził się on 7 marca 1987 roku w Klamach. Jego rodzice pochodzą z Tunezji, dlatego też miał możliwość reprezentowania tego kraju. On jednak zdecydował się na Francję i reprezentację trójkolorowych. Ben Arfa zaczynał profesjonalną karierę od występów najpierw w Olympique Lyon, a potem w Olympique Marsylia. Jego znakomita gra na francuskich boiskach była zauważalna na całym świecie. W 2010 roku trafił na wypożyczenie do angielskiego Newcastle United. Tam niestety doznał bardzo poważnej kontuzji. W październiku 2010 roku po wślizgu Nigela de Jonga miał podwójne złamanie nogi. Do gry wrócił dopiero po 9 miesiącach. Na Wyspach Brytyjskich nie wiodło mu się najlepiej, dlatego zdecydował się na powrót do Francji. Trafił do Nicei, gdzie zagrał kapitalny sezon. Był on na tyle dobry, że przykuł uwagę Paris Saint-Germain, do którego trafił latem 2016 roku. To właśnie w paryskim klubie miało miejsce wydarzenie wspomniane w tytule. Atem Ben Arfa w Paris Saint-Germain sprawiał bardzo dużo problemów. France Football swojego czasu opublikowało artykuł, w którym wymienił wszystkie grzechy Francuza. Było to m.in. żarty z prezydenta klubu Nassera Al-Khelaifiego, uprzykrzanie życia trenerowi Unaiowi Emeriemu czy jedzenie kebabów na klubowym parkingu. Na pieńku miał z szkoleniowcem. Ten pewnego razu zarzucił mu, że gra zbyt samolubnie i nie jest Messim, żeby grać w ten sposób. Słowa te musiały zaboleć Ben Arfę, który później odgryzał się Emeriemu. Okazja przyszła w Lidze Mistrzów, kiedy to FC Barcelona dokonała legendarnej remontady. Atem miał po przegranej 1-6 powiedzieć: nawet z najlepszym klubem na świecie Emery nigdy nie dojdzie do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Emery w żaden sposób nie odniósł się do tych słów. To tak naprawdę był tylko wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o zachowanie Ben Arfy. To musiało się w końcu spotkać ze zdecydowaną reakcją ludzi zarządzających Paris Saint-Germain. Wspomniane spotkanie Ligi Mistrzów przeciwko FC Barcelonie było jego ostatnim, w którym znalazł się w meczowej kadrze. Od tamtego czasu ani razu nie założył stroju PSG. Wszyscy w klubie postawili na nim krzyżyk. Sam piłkarz jednak nic sobie z tego nie robił, ponieważ pieniądze regularnie spływały mu na konto. W mediach społecznościowych świętował pierwszy rok bez grania w klubie. Ówczesny dyrektor sportowy Patrick Kluivert poprosił go, aby rozważył odejście z klubu. To nie pomogło. Ben Arfa ostatecznie opuścił Paryż w 2018 roku. Od tamtego czasu grał w takich klubach jak Stade Rennes, Real Valladolid czy Girondin Bordeaux. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Do usłyszenia.